Auć! A masz! Ty mała brydoto! Ups! Zabieram cię w głębinę! Chodź tu! O nie! Pomocy! Mój synek! Muszę mu pomóc! Ale jak? Zestaw kosmetyczny? Wow! Wygląda jak skrzynia z morskich głębin. Co my tu mamy? Jeśli chcę przejść, muszę zrobić się na syrenkę. Przede wszystkim... makijaż. Zwykłe pończochy pomogą mi uzyskać efekt łuski. Wezmę błękitny cień do powiek i delikatnie nałożę na pończochę. Widzicie, jak błyszczy? I jaki efekt? Takie blade usta. Czas to zmienić. Wow! Po co się wygłupiam? Skup się, Barbie. Zacznę od brokatu. Każdy sposób dobry, żeby zabłysnąć, zwłaszcza błyszczykiem. Wow! Cześć, mała rybko, pomożesz mi? Podkreślenie oczu jest bardzo ważne. Pięknie! O, prawie zapomniałam! Perły! Zostanę prawdziwą morską księżniczką. Wow! To jak magia! Dobra, wspaniały morski makijaż gotowy. Mogę przejść? Kto przerywa mój sen? To ja, mała syrenka. Kłamiesz. O nie! Przynajmniej makijaż zrobiłaś. Nie poddam się. Może powinnam zmienić fryzurę, jak sądzisz? Po prostu przetnij włosy. No dobrze. Skoro muszę... Ale myślałam, że syreny mają długie włosy. Wystarczy. Takie piękne włosy. Daj mi to. Taka tragedia. Co za marnacja. Muszę szybko coś wymyślić. O, jednorożec. Magiczne włosy od magicznego stworzenia. Och, zalatuję koniem. No ale trudno. Piękno wymaga poświęceń. Świetnie. A teraz... zaplotę warkocz. Fryzura jak u prawdziwej syreny. O, dzięki. Nigdy za wiele błyskotek. Wplotę je we włosy tym fajnym gadżetem. I jak? Czuję się zupełnie jak syrena. Podejście drugie. Go, Barbie, go! Okej, jestem gotowa. To za mało. Lepiej niż było. Ale potrzebujesz korony. Korony? Nic trudnego. Właź za kraty. Już nie uciekniesz. Jesteś pewien, frajerze? Ty łobuzie. Spróbuj teraz. To niemożliwe. Co robisz? Chcę się bawić. Wracaj do celi. Nie chcę. Dosyć. Chyba go wystraszyłem. No już, nie płakusiaj. Masz przekąskę. Co to? Fuj, nie chcę ryby. Przecież świeżutka. Ale to ci na pewno zasmakuje. Wypasiony smakołyk. Spróbuj. Wow. Jak zrobić koronę? Aha. Już wiem. Ta opaska posłuży za podstawę. Umocuję na niej plastikowe zapinki. W ten sposób wyglądają trochę mdło, więc pomaluję je na niebiesko. Nie musi być idealnie, bo tworzymy gradient. Następnie przykleję garść muszelek. No i oczywiście więcej błyskotek. Korona godna morskiej księżniczki. Śliczne, prawda? Można przymierzać. Barbie rządzi. Jesteś gwiazdą. Nikt nie lubi lizusów. O co jej chodzi?
No dobra, mam koronę. Wciąż czegoś brakuje. Ale wybredny. Co za przepiękna korona. Daj przymierzyć. Jestem władcą mórz. Co mam robić dalej? Przemiana w syrenę jest męcząca. Może skup się na stroju? Czemu nie? Te ciuchy to nie mój styl. No co ty? Spadaj! Hej! A to? Całkiem urocze. Nada się. To moje błyskotki. Już nie. Hej! Oddaj! Później. Ja ich bardziej potrzebuję. Spójrzcie na to. Nie marudź, przeżyjesz. Czuję się ignorowany. Weź to sobie. Czy mogę wreszcie przejść? Coraz bliżej dał. Ale nie masz jeszcze ogona. Kulki sobie lecisz? Ileż można? Okej, sama zrobię sobie ogon. Dobrze, że mieszczę się w tym worku. Przykleję go taśmą, żeby nie spadał. Prowizorka, ale co tam? Ken! Tak, Barbie? Czytasz mi w myślach. Płetwy. Hej, portal! Jak ci się teraz podoba? Nie. Ten ogon nie przystoi syrenie. O nie! To nie do zniesienia. A tak się starałam. Ken! Tak, moja droga? Musisz mi pomóc. Potrzebuję lepszego ogona. Zaraz zwariuję. Spokojnie. Pomogę ci. Jak to ładnie. Cisza i spokój. Idealny dzień na wędkowanie. Duża ryba. Witaj. Chodź ze mną. Gdzie mnie zabierasz? Złowiłem ci syrenę. Po co? No jak to? Hej! Przymierz. Dzięki. Tak. Wynoszę się stąd. Patrz i podziwiaj. Wow, jeszcze jedno. Królowa musi mieć koronę. Rzeczywiście czuję się królewsko. Chodźmy. Go, Barbie! To znowu ja? W końcu prawdziwa syrena. Wiem, wiem. Metamorfoza zakończona. Jestem syreną. Gdzie jest mój synek? Mamo, znalazłaś mnie. To twój maluch? Nie oddam go bez walki. Sam się o to prosiłeś. Skop mu ogon. Przegrałeś. Kto kryje się za tą maską? Cześć, Barbie. Ken? Ken? Nowa lalka! A, nareszcie! Uj, ble! Śmierdzisz! Trzeba cię porządnie wyczyścić, ale masz tu różnych śmieci, nawet majonka, ohyda! Uj! Bez narzędzi się nie obejdzie! Do dzieła! Pełna pielęgnacja ciała. Mam nadzieję, że lubisz brokat. Będziesz się ładnie błyszczała. Teraz czyścimy. Relaksujące, prawda? Żeby mnie tak ktoś obsługiwał. Prawie gotowe. Wyglądasz cudnie. Ups, coś masz na buzi. Czas na kąpiel. Chodzi o to, żeby się całkowicie zanurzyć. Całkowicie zanurzyć, mówię. Zasłońmy tu kilka miejsc. Zobaczysz, porządna kąpiel dobrze ci zrobi. Wow, cała czyściutka.
Jeszcze tylko spryskam wodą. Kiepski pomysł. Kąpiel z bąbelkami to za mało. Musisz wskoczyć pod prysznic. Tylko najpierw muszę ten prysznic zmajstrować. Dobrze, że tego nie wyrzuciłam. Recykling w najlepszym wydaniu. Z tego będzie fajna ścianka. Ma nawet ładny wzorek. Wszystko dla mojej Barbie. Wybrałam go z myślą o niej. I co jeszcze? Główka prysznicowa, naturalnie. Obi nie mają takich rozmiarów, więc muszę sama coś wykombinować. Zrobię kilka otworów w modelinie. Im więcej, tym lepiej. Ale tyle powinno być akurat. W takich projektach super glue jest super przydatny. A? Wyciskam! Słomkę z klejem mocuję do główki prysznicowej. Najlepiej, jeśli klej też jest różowy. Bądź co bądź, to ma być prysznic dla Barbie. Upewnię się, że trzyma i skończone. Wow! Czegoś tu brakuje. No tak, zasłony. Tadam! Pasuje kolorystycznie do ściany. Barbie na pewno to doceni. Gotowa na prysznic? Ups, zadbajmy o twoją skromność. Wskakuj! Żadnego podglądania. Dajmy jej odrobinę prywatności. A, miłego prysznica. Wow, ale wspaniałe uczucie. No dobrze. Wystarczy tego moczenia. O, od razu lepiej pachniesz. O, brudne ubranko. Ale bez obaw. Znam świetną sztuczkę. Zaraz cię wystroję. Zawsze chciałam pracować w modzie. Barbie będzie moją muzą. Ta sukienka będzie wyjątkowa. Czuję się jak profesjonalna designerka. Żeby tylko pasowała. No to przymierzamy. Wow, jak modelka na wybiegu. Hej, wyglądamy identycznie. Jak siostry bliźniaczki. No prawie. Potrzebuję tylko żółtej opaski. Może z tego krążka od nakrętki. Nie, bo ma niewłaściwy kolor i rozmiar. To mogę dopasować. A co do koloru? Wspaniale! Przydałby ci się też domek. Wiem, do kogo w tej sprawie zadzwonić. Słucham. Przesyłka do mojej. Tak, to ja. Wow, zupełnie jak mój wymarzony dom. Podoba ci się Barbie? O, Maja, to dom jak ze snu. Jesteś niesamowita. To bardzo ekscytujące. Wow, domek typu zrób to sam. To będzie łatwizna. Hej, ja. Tato! Tak, słonko? Zbudujesz to dla mnie. Oczywiście. To dzieci nie proste. Dzięki, tatusiu. Zobaczmy. Bułka z masłem, co? Cóż. Co to ma być? Muszę zrobić zakupy. Ale przecież dzisiaj niedziela. Zaraz, gdzie idziesz, tato? Sama sobie poradzę. Wszystko jest w instrukcji. Okej, rozumiem. No chyba. Najtrudniejszy jest początek. No to do roboty. Aha. Skończone. I co o tym sądzisz? Zapomniałam o niespodziance. Pozwól, że cię oprowadzę. Będziesz zachwycona. W tym domku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Chodźmy na piętro. Wow, idealne miejsce na chillout. Ale najlepsza jest sypialnia. Sama ją zaprojektowałam. Cudowne, prawda? Żeby tylko mój dom tak wyglądał. Jak wrażenia? Wow, Maja! To najlepszy dom pod słońcem! Cieszę się! Wow! Może przy okazji naprawić moją mamkę? Nie ma mowy! Burczy mi w brzuchu. Ty też pewnie byś coś przekąsiła. Idziemy. Tylko najlepsze dla mojej Barbie. I nie mówię o kolacji przy świecach. To byłoby coś. Może kiedyś pójdziesz na randkę, Barbie. Ale póki co ugotuję ci obiadek. To tradycyjny przepis od babci. Dzisiaj w menu będą jajka. Wygląda fajnie, co? Mini jajeczka dla mini dziewczyny. I wreszcie... Wrzucamy na patelnię. Przypilnuj sama, ok? Gotowe. Jajeczko sadzone dla pani. Jajka! Smacznego!
się przejść na spacer? No nie wiem, przejadłam się. A? Żaden problem, mam świetny pomysł. Hajja! Barbie musi dbać o formę. Na przykład jeżdżąc na rowerze. Rowerków dla lalek raczej nie sprzedają. Więc co mam muszę jakiś zmontować? Przyda się siedzenie z tyłu. Ha! To się sprawdzi. Resztę zostawię sobie na później. Barbie będzie co prawda zalatywać popcornem, ale co tam. Mnie to nie przeszkadza. Koła zmajstruję ze starych płytek CD. Podobno kiedyś słuchali na tym muzyki. Ale gdzie są głośniki? Dziwne. W każdym razie teraz to kółka rowerowe. Czas na przejażdżkę. Świetna zabawa! Ken! Kto to? Jaka ona piękna! Ken, poznaj twoją nową dziewczynę! Chcesz się pobawić? Twoja lalka jest taka śliczna! Ale z ciebie piękna dziewczyna! Pójdziesz ze mną na randkę? Na randkę? Z chęcią! To co, jutro wieczorem? No proszę, twoja pierwsza randka! Nie! Muszę coś z tym zrobić! Chodźmy do domu! Jak to naprawić? O nie! Nie ma mowy, żebyś wyszła z domu w takim stanie! Do salonu piękności! Trudne sytuacje wymagają poświęceń! Wybacz, Barbie, nie ma innego wyjścia! Fuj, ohyda! Guma przylepiona do włosów! Trzeba całość obciąć i tyle! Masz łysy placek niczym jakiś staruszek! Nie do przyjęcia dla młodej damy! Już wiem! Bez obaw, Barbie! Coś na to poradzimy! Takie zamieszanie, że można stracić głowę! Przyda mi się wstążka! Dzisiaj mam ochotę na niebieski! Ale pasowałby też dowolny inny kolor! Wystarczy chwycić za jedną nić i pociągnąć! Wysoce satysfakcjonujące! Przytnę nieco z zapasem! Żeby na pewno zakryło kompromitującą łysinę. Jakiś śliczny kolorek. Ma fryzurę stworzoną do pasemek. Hajja! Wow! Bardzo twarzowo. Super! W zasadzie gotowa do wyjścia. Ups, twoja przepaska. I znów jesteś idealną panną. Z jednym wyjątkiem. Makijaż. Zrelaksuj się, a ja cię wyszykuję. W tym pudełku trzymam wszystkie przybory do makijażu. Tadaj! Moje szkło powiększające. Teraz widzę najdrobniejsze pory w skórze. Postaram się, Maja. Muszę wyglądać jak najlepiej dla Kena. Zaufaj mi, Barbie. Jesteś w dobrych rękach. Na początek róż do policzków. Biały róż? Jesteś pewna? Mówię ci, wiem co robię. Jedno spojrzenie i chłopak sam się zaróżowi. Na to dopiero kładziemy kolor. I ostatni szlif. Jak z obrazka! Jestem z siebie dumna! Wspaniale! Wyglądasz dokładnie jak ja! Zaraz! A to co? Z powrotem na fotel! Wstydziłabyś się takich paznokci! Ups! Przepraszam za to! Nareszcie! Przybory do makijażu zamieniam na zestaw do manikur! Uważaj, bo zrobi się gorąco! Ale rezultat będzie powalający. Przygotuję się. Oj tam, nie dramatyzuj. Nic strasznego, widzisz? Ostatni paznokieć i... Gotowe! A teraz wybierz kolor. Tego nie chcę. A ten? Też mi się nie podoba. To może ten. No to znajdźmy pasujący lakier. Nie. To jest to. Potrzebuję tylko odrobinki. Perfekt. Muszę się skupić, żeby nie popełnić błędu. Skończone. Wow. Jestem prawdziwą artystką. Czasami sama siebie zaskakuję. Wow. Przyznaj, że wyglądasz czarująco. Możesz z dumą pójść na randkę. Lecimy. Gdzie ona jest? Obiecała, że przyjdzie. Wystawiła nas do wiatru. A co to takiego? Bip, bip.
Przyjechałem po Barbie. Twój Luby jednak o tobie pamiętał. Oczywiście, moja piękna. Jedziemy. Jakie to romantyczne. O, a ja zostałam sama. To dla pani. Jak to? Przecież nic nie zamawiałam. Labamas? Całkowicie opłacony wyjazd. O co mi lalka, skoro wygrałam super wakacje? No to wyjeżdżam. Na razie. Prawdziwa syrena? Wow! Chcę się zakochać. O! Wow, jest świetny. O nie, spóźnię się do szkoły. Poczekaj, poczekaj. Moja pani, wracaj! Wow! O, nigdy go nie poznam. Prawdziwa syrena, chodźmy. Nareszcie będziemy przyjaciółkami. Co? Co mi na twarzy? Istniejesz. O nie! Możemy się bawić. Ja tak wyglądam? O nie! Nie martw się, poszukam czegoś. No już, no już. Gdzieś to tutaj było. O, czy to ostryga? Tego mi trzeba. O, witaj przyjacielu. Dobra, otworzę ją. O, moje słodkie maleństwo. Chodź do mamusi. Siostry mówią, że ostrygi są świetne na skórę. Zobaczmy. Dość. Rzeczy mamy zawsze pomagają. Przykleiły się. Pomocy. Pomogę ci. Przynajmniej zniknęły ci pryszcze. O, serio? O, nareszcie, moja skóra jest jak perła. Moje muszle. Chodź do sieci, ale już. Nie. Zarobię na tobie masę kasy. Nie, nie rób mi krzywdy, proszę. Nie martw się, to do makijażu. Widzisz? Okej. Proszę, założę ją. Te perłowe cienie będą do ciebie pasować. Nałóżmy je. Czegoś brakuje. Wiem, moje spinki. Będą idealnie pasować do syreniego makijażu. O tak, patrz. Wow, wyglądasz przepięknie. A ja? Zobacz. Zabierz to. Widocznie to tylko dla syren. Lepiej? Co? Lepiej? Nie widzisz? Nic nie słyszysz? Nie słyszę cię. Dziwne, zobaczmy. Fuj, oczywiście, że nie. Co to do diabła jest? Guma? Serio? Jak ona w ogóle... Witam. Potrzebujemy czegoś mocniejszego. Ten gadżet pomoże. Ale Kim, co ty robisz? Proszę, gotowe. Fuj. Przestań krzyczeć. Nie krzyczę. Spóźnimy się do szkoły. Chodź. Czekaj, nie mogę tak iść. O, tak, masz rację. Mam pomysł. Patrz, mam tu przewodnik przemiany syreny w człowieka. Dobra, zobaczmy. Zrobimy z ciebie człowieka. Zaczynamy. Tak. Przygotowałam rzeczy skradzione z laboratorium. Zobaczmy. Trochę atramentu ośmiornicy do świeżej wody. Aha, idealne do naszej transformacji. Wspaniale. Teraz trochę ludzkiej nalewki wiśniowej. Tak, dobrze. Mieszamy wszystko razem. Aha, o tak. Odrobina odwodnionych syrenich łez. O, błyszczące. Świetnie, mikstura gotowa. Musisz wypić tylko trochę. Zmieniam się. Moje dłonie są normalne. Wow. Moje ubrania też się zmieniają. O, wow, a teraz mam nogi. O, Trytonie, jestem człowiekiem. Wow, nie wierzę. Wow, zadziałało. Okej, okay, zjemy coś i idziemy do szkoły. Tutaj się je. Siadaj. Wow. Spróbuję ludzkiego jedzenia. To będzie jej smakować. Najlepsze jedzenie na świecie. Co?
Ryś jest dobry. Co myślisz? Co? A, też płacze na widok arcydzieła. Nie, to moi przyjaciele, pan Krewetka i pan Ryba. Przepraszam, wezmę to. Nie, przestań. Przygotuję dla nas jedzenie. Po pierwsze, potrzebujemy wody morskiej. Dodam trochę soli morskiej. Spróbujmy. Wystarczy. Więcej soli? Dlaczego ludzie mają tylko niesoloną wodę? Nie da się jej pić. Wciąż dziwnie smakuje. Proszę. Dziewczyno, oszalałaś? Może już wystarczy? Nie. Niedobrze mi. I smakołyki z domu. Oczywiście trochę wodorostów. Nie wiem, dlaczego jecie je na sucho. Ludzie są dziwni. Gotowe. Spróbuj. Fuj, lepiej zostanę przy moim jedzeniu. Jak śmiesz. Okej. Moja pyszna woda morska jest lepsza. Nie, dzięki. Zostanę przy sushi. Ludzie są głupi. Gotowe, skończyłam. Syreny. O nie! O nie! Moje nogi! Kim? Znowu jestem syreną. Sorry. Kim? Chciałam zapytać. Co się tutaj dzieje? Witam. Mamo, to moja... moja... przyjaciółka. Ładne przebranie na Halloween. Witajcie. Wow, to moja najlepsza przyjaciółka. Nie. Wszyscy na nas patrzą. Twoja szkoła jest super. Co? Ju, co tam? O, kto to jest? To Jay, nie lubimy go. Hej. Jesteś taki fajny. Ale ja lubię go. Ups, o nie. O nie, bo się domyśli. O nie. Hej. Hej. O nie. Co się dzieje? Czy to bańki? Jay, to ty nie wiesz? Dziś jest dzień baniek mydlanych! Co za diabła? Dziwaczka! Jay, widzisz, jest głupi. Nawet nie wie, że dziś nie jest dzień baniek mydlanych. Pomyślmy. Pomyślmy! Tak, masz rację! Dzikuski. Wiem, co zrobić. Zrobię im pręka, żeby nie zawracały Jayowi głowy. To będzie mega żenujące. Dzwonek dzwoni. Usiądźmy. Proszę, nie mów mi, że... Co to? O co chodzi? O nie, woda! Ale że nada. Czy ja? O nie, jest okej. Patrzcie na ten obraz na ścianie. Okej. Grace, co ty robisz? Nieważne. Lubię ją. Syreny są takie odważne. O, nieważne. Muszę tylko po... O nie! Podłoga była mokra! O nie, 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 nie! Nieważne. Grace, gdzie je? O nie, jasny grind! Pomóż mi, idziemy. Proszę! Chodź, usiądź tutaj. Co my zrobimy? Potrzebuję czegoś. Użyjemy tego. Co do diabła? Co ty robisz? Nie działa. Mam inny pomysł. Proszę, tego mi trzeba. Aha, świetnie. Wiatrak nas uratuje. Włączę go. Teraz musimy cię wysuszyć.
Za minutę będziesz człowiekiem. Zadziałało! Jej, zadziałało! Znowu jesteś człowiekiem! Racja, dziękuję! Chodź coś zjeść! Nareszcie obiad! Jestem taka głodna! Czas na trochę przypraw! Dodam swoją ulubioną sól! O, dużo lepiej! Tak, właśnie o tym mówię! Jasno, nieważne! Mogłabym je jeść codziennie! O nie! Uratuję was! Nie! Ach, nie martwcie się, przyjaciele! Uratuję was! Oto woda! Teraz jesteście bezpieczne! Mówiłam, że jest nienormalna! Raczej zabawna! Co? Spotkasz się ze mną na dworze? Jay zostawił mi liścik! Co? Do zobaczenia! Ten koleś! O, jestem zdenerwowana! Gdzie on jest? O, widzę go! Hej, Jay! Już idę! Nie martw się, pomogę ci! Dobrze cię widzieć! A, ciebie też, dziękuję! Na zdrowie! Na zdrowie! Dziś w szkole było zabawnie! W klasie, tak. Na stołówce... Powiedziałem, nieważne. Tak czy siak... ten koleś... szampana? Tak, poproszę! A Grace, jesteś taka piękna! O, ty też! nie! Czy uchlapałem cię szampanem? Przepraszam, jestem taki... Co ci się stało, Zaczabi? Przepraszam! Uratuję cię! Kim? Dziękuję! Ej, spadaj! Co ty robisz? Jest okej, dziękuję. No już, odejdź. Co mówiłeś? Co za dziwny koleś. Co on robił? Nie ma tu wiele liści, tylko trawa. Co to? To tylko ryba. Ja uwielbiam morze i ocean. Ani słowa więcej, kochany! Nie, nie patrz na nią! Co się dzieje? Jay, ja jestem Syreną! Nieprawda! Wow, ale super, to moje marzenie! Co? Nie! Jej! Poczekajcie na mnie! No i rozsypce! Potrzebuję metamorfozy i to już! To było takie zabawne. Nie! Mój lizak! Głupi chłopak! Obleśne! Uj, co ty wyprawiasz? A skąd się wziął tutaj ten skarb? Lalka syrenka? Potrzebuję metamorfozy! Trafiłaś w odpowiednie ręce. Odpręż się. Zobacz, co dla ciebie mam, kochana. Pianka! Syreny uwielbiają takie rzeczy, prawda? W mgnieniu oka doprowadzimy cię do porządku. Dobra, może trochę przesadziłam. A teraz... pasta do zębów! Będzie gorąco! Być może będę musiała zużyć całą tubkę. Gotowa? Baw się dobrze! Wspaniałe uczucie, prawda? Znikajcie, paskudne zarazki! W porządku. Czas się wysuszyć. Nieźle. Jesteś już czysta? Potraktuję to jako odpowiedź twierdzącą. Tak, bardzo ładnie. Ale jeszcze nie skończyłam. Jakie to miłe w dotyku. O! Moja kolej. O, wow! Tego było mi trzeba. Co dobrze jest? Nie chcę tego widzieć. A co to? Podoba ci się mój makijaż? Wow, też chcę mieć syrenie makijaż. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zbierzmy wszystkie materiały. Coś mi mówi, że ci się spodoba. Nie ruszaj się, dobrze? Nie martw się, to tylko szablon. Aha! To ci się spodoba. To takie proste. Wystarczy odkleić i gotowe. Wspaniale.
I jeszcze ostatni szlif. Wow! Zrobię ci kilka zdjęć. Ostro! Opublikowano na Barbiegramie. Wow, jest piękna! Oh, Ken chce iść z tobą na randkę! Ale ja już mam chłopaka. Kocham cię, Nemo. No dobra. Te włosy wyglądają paskudnie. Trzeba je ogarnąć i to już. To się przyda. Tak, jakie to ekscytujące. Stój spokojnie, dziewczyno. Na własnego dobra. To jeszcze nie koniec. Nowe włosy są już w drodze. Mam nadzieję, że lubisz wstążki. Doskonale. Jak widzisz, uwielbiam tworzyć rękodzieła. Duszę nawet się. Włosy. Zacznę od tej różowej. Wyciągnę z niej nitkę. Proszę. I dalej. Następna. Tadam! Teraz wygląda to jak prawdziwe włosy, ale bardziej odpowiednie dla syreny. Tak. Czas je ułożyć. Wow, od razu wyglądasz lepiej. To powinno wystarczyć. Hej, nie chcę się wyłączyć. O nie! To chyba dalsze do ciebie, Naomi. Dzięki Bogu. Oddawaj. Cześć. Coś tu śmierdzi. Zapach dochodzi z płetw. O, wybaczcie. Musimy zrobić ci nowy ogon. Jak na razie idzie dobrze, ale przyda nam się trochę blasku. W końcu jesteś syreną. Jeszcze trochę. Doskonale. Przygotuj się. I kręcimy. Ktoś to dostaje zawrotu głowy. Chyba już wystarczy, dziewczyno. No, prawie skończone. Ale jeszcze płetwy. Nic, z czym nie poradziłby sobie klej. Wystarczy odrobinka. Patrz, jaka piękna perła. Poproszę więcej. Wow, to naprawdę coś. I pachnie o wiele lepiej niż poprzedni ogon. Bup! Bosko! Mój palec! Co zrobić? Co zrobić? Naomi, co się stało? Dlaczego tak biegasz? Hej, stój! Wszystko wiruje. Wszystko w porządku? Nieważne. Ten top nie jest zbyt ciekawy. I do tego brudny. Wiem! Dzięki, braciszku. Są idealne. Cóż, prawie idealnie. Potrzebują tylko odrobiny koloru. Nie martw się, nie będziemy ich jeść. Piękny ten kolor, prawda? Mam nawet pasujący sznurek. Czy ktoś zamawiał bikini z muszelek? Proszę. Teraz będzie się trzymać. Jak ci się podoba, Barbie? Wyglądasz w nim super. Mój makaron. O, resztki. Kocham makaron. Co za dziwak. Patrzcie na to. Boskie stylizacje. Po prostu oszałamiające. Zwłaszcza ta tiara. Wow, ale piękne! Czekałam na tę reakcję. Czas zajrzeć do mojej specjalnej skrzynki z narzędziami. Ta-dam! Co my tu mamy? To się chyba nie przyda. A może drut? I kombinerki? Idealna para! Potrzebny mi tylko mały kawałek. Mogę go dowolnie wyginać. Taki kształt będzie dobry. Kilka razy go skręcę. Muszę uważać, żeby go nie połamać. Spokojnie, spokojnie. Już! A teraz potrzebny mi różowy lakier. Niektóre lakiery do paznokci są do tego idealne. Teraz czas na odrobinę blasku. Gotowe! Wow!
Ale piękna! Jestem najpiękniejszą żyjącą lalką syreną. Czy ja powiedziałem żyjącą? O ironio! Podoba mi się. Taka piękna będzie moja. Jeszcze chwila i nadchodzę. Już prawie jestem. Witaj, piękna. Ale... A co ze mną? To mój chłopak. Pa. Barbie, a to co? O, Ken. Pa. Jestem taka brzydka. Zajmę się tobą. O mój Boże. On już nigdy mnie nie pokocha. Doprowadzę cię do ładu. Mam nadzieję, że ta kąpiel cię odświeży. Dlaczego on nas zostawi? Uważaj, lepiej teraz nic nie mów. Będziesz wyglądać olśniewająco. Czas zobaczyć twoją nową buzię. Jak wygląda? Świetnie. A teraz się odpręż. Kąpiel w kulkach. Poczuj, jak stres znika, Barbie. Już to czuję. Czas na szorowanie. A, tak. Jak słodko. Gotowe. Co tak śmierdzi? To na pewno nie ja. To ja? Ale śmierdzę. Nie bój żaby, siorka. Wiem, co robić. Dezodorant? Dzięki. Zużyj go całego. Dziwnie pachnie. To spray na owady. Chwileczkę. Duszę się! W sumie nie ma dramatu. Co? Dziewczyny. O, kochana, twoje włosy. Potrzebna ci kuracja na włosy i to pilnie. Zaczynamy. Ta odżywka jest taka gładka. Wcieramy. Ej, to boli. Jeszcze chwila. Widzisz? Ładne i mięciutkie. I łatwo rozczesać. Pachną apetycznie. Czas nieco je podciąć. A ja wiem jak. Pożyczę to. Fuj, chłopcy są obrzydliwi. Co jest? Gdzie maszynka? Jestem pewny, że tu była. Może o niej zapomniałem. Będziesz wyglądać jak gwiazda. Tylko końcóweczki. Dobra, dobra. Ostatnie cięcie i będziesz gotowa. Ale się jaram. Proszę się nie ruszać. To kluczowe. Nie za długie, nie za krótkie. Ostatnie cięcie. Wow, gładziutkie i idealnie przystrzyżone. Naprawdę? Do tego jeszcze kolczyki. O, wyglądam przepięknie. A ja mam świetny pomysł. Teraz są modne pasemka. A najbardziej w kolorze fuchsji. Jesteś pewna? Och, zaufaj mi. Nowe życie, nowa ja. Wow, mega mi się podoba. Pokaż mi. Tu się przejrzyj. No, teraz lepiej. Oczywiście. Ach, jakaś ty piękna. A to co? Włosy pod pachami? Czas na depilację. A ja wiem, jak to zrobić. Wiedziałam, że któregoś dnia mi się to przyda. Doskonale. Dla urody trzeba cierpieć. Łatwizna. Dla mojej gumy. Wow. Czuję się jak nowonarodzona lalka. A to do czego? To tylko przekąska. Pychotka. Robię to po to, żebyś miała sukienkę. O, wyglądam jak wielka czekoladka. A
ale ślicznie. Coś jest nie tak. Okej, znajdę ci lepszą sukienkę. Co to za dźwięk? Co robi Justin? Mam cię. O, wyborna herbata, Jessico. Może skosztujesz? Oczywiście, dziękuję. Co ty robisz? O kurka, Naomi. Bawię się żołnierzami. Czego chcesz? Skoro bawisz się żołnierzami, to nie potrzebujesz ubranek dla lalek. Zabieram je. Narka, braciszku. Straciliśmy twoje sukienki, Jessico. Jej chyba też nie potrzebujesz. Strasznie mi się oczy dzisiaj pocą. Wow, ile ciuszku. Och, Justin naprawdę o nie zadbał. A to będzie idealna suknia. Wow, ale ładna. Podoba mi się mój nowy styl. Wow, czas na buty. Co? Te są za małe. Sama ci zrobię. Widziałam tutorial. Potrzebny mi tylko pistolet z klejem. Zaprojektuję najlepsze buty na świecie. Weź się w garść. Dla urody trzeba pocierpieć. A teraz je pomalujemy. Lakier do paznokci jest do tego idealny. Różowiutkie buciki. Dodamy jeszcze niebieskie serduszka. Wow, uroczo. Malibu Barbie, ona jest stylish, ona ma vibing. Malibu Barbie, gdy tak wygląda, mi nie przeszkadza, że gada mi bajki. Ona jest stylish, ona ma vibing. Malibu Barbie, Chevy drop top, cofa się do. Dudu, dudu, dudum, dam, 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 bum, bum. Dudu, 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 chce z powrotem swoją szafę. Dudu, dudu, bam, bam, nie martw się, Jess, odzyskam ją. Co? O, Justin, co ty robisz? Bawię się żołnierzami. Aha, jasne. Okej, zmierzymy ci buty. Malibu Barbie, ona jest stylish, ona ma vibing. Malibu Barbie. Werdykt? Wyglądasz bosko. Ale stopy nadal mnie pieką. Paznokcie. Tylko już żadnego kleju. Do tego potrzebny nam pisak 3D. Proszę się nie ruszać. Po co w takim razie używałaś kleju? O, serio? I skończone. OMG, co to ma być? Jeszcze nie skończyłam. Modne są teraz krótkie paznokcie. Dzięki Bogu. Ostatni krok. Piękne pazurki. Uwielbiam różowy. Świetny pomysł, siora. Serio, koleś? Mam takie cudne paznokcie. Okej, twoja kolej. Nie! Idziemy na imprezę nad basenem. Hej! Aby wejść na basen, musisz mieć bikini. Wpuszczamy tylko w strojach kąpielowych. Ojej, słyszałaś? Zaraz coś ci sprawię. Trzeba jej dopiec. To się przyda. Trzeba tylko odpowiednio naciąć. Dolna część gotowa. A teraz top. Uwielbiam połączenie różu i niebieskiego. Tutoriale z YouTube'a są najlepsze. Będziesz wyglądać super modnie. A ja któregoś dnia zostanę znaną projektantką. Prawie skończone. Musimy chwilę poczekać. Mam nadzieję, że to dobry rozmiar. Gotowe. A, ty to umiesz. Idealny rozmiar. Zobaczmy, co teraz powie. Mam już bikini. Mogę wejść? A, masz lepszy strój niż ja? Wreszcie! Odpoczynek po długim dniu! O, chyba muszę iść do łazienki! Zrobię ci toaletę! To będzie trudniejsze niż sandały! Ale uwielbiam tworzyć! Nie jest to jakaś wyższa matematyka! Sedes,
Gotowy. Dopracujmy go i zadbajmy o wygodę. I skończone. Fajny ten kibelek. A co ty tu zrobiłaś? To czekoladka. Wreszcie ostatnia przesyłka. Hej! Ja przywiozłem ci domek dla lalek. Tą stroną lepiej. Okay. Wiesz, bo to ciężkie. Wow! Wow! O nie! Wszystko wyleciało! Nie traćmy czasu. To mój ulubiony projekt jak do tej pory. Montaż to moja specjalność. I wiercimy! Zawroty głowy murowane. Wow, doskonała jakość. Można się wprowadzać. Jeszcze kilka detali. Meble są ważne. W domku dla lalek nie może zabraknąć dekoracji. To dopiero uroczy domek. A gdzie moja lalka? Skarpety? Tu jej nie ma. Nie, tu też nie. Nie. Barbie, nie. Cukierek zawsze łagodzi stres. Gdzie jesteś? O nie, znalazłam ją. Wyciągnij mnie stąd! Nikt nie musi tego widzieć. Co ty tu robisz? Bawię się moimi żołnierzami. Pokażę ci twój nowy domek. Pokaż! O, wow! Marzenie każdej lalki! Piesek? Wow, jest idealnie! Cóż, dziecku przyda się towarzystwo. Piękny dom! Ale tęsknię za Kenem! Idzie tu! Kochanie, wróciłem! O, tak bardzo tęskniłam! To dla ciebie! Wow. Co jest? Fajne buty! Baby mi odeszły! Czas na poród? Co ja mam robić? Zostaw to mnie, Siara! Barbie, musisz się uspokoić. Auć! Czas wyjąć bobasa. Przyj. Czas się wykazać. Tego dla mnie za wiele. To chłopiec! Kocham cię! Ale kto jest ojcem? Na mnie nie patrzcie! Wreszcie na wakacje! Ja też muszę odpocząć! Uratujecie! Pomocy! Ratunku! Mam cię! Jesteś bezpieczna! Uratowałeś mnie! Nie powinnaś tu być! Na szczęście tu pracuję! To plaża dla syren! Naprawdę? Niemożliwe! Wyjdź! To niesprawiedliwe! Wiem! Zamienię się w syrenę! To nic trudnego! Zrobiłam listę zadań! Wrócę na ten basen. Najpierw muszę dorobić ogon. Niestety mam dwie stopy. I co teraz? Aha! Na pewno mam coś w pudełku. Nie ty. O, idealnie. To przypomina ogon. Na pewno też tak działa. Dobra, zrobię z tego ogon. Robię to pierwszy raz. Ale na pewno będzie najpiękniejszy na świecie.
przecież Barbie wszystko potrafi. Tada! Ogon gotów! Jak mi poszło? Niedobrze. Potrzebuję pomocy. Cześć! Cudowne. Już lecę. Hej, Barbie, co tam? Sam zobacz. O nie, to katastrofa. Musimy to poprawić. Właśnie. Masz, weź to. Wow, jakie ładne. Mam cię. Dzięki. Jaka piękna. Nie mogę, jesteś klientką. Dziwnie się zachowujesz. Jest coraz lepiej. Załatwiłam najważniejszą rzecz. Mam już ogon, teraz stanik. Bułka z masłem. Nie mam góry od kostiumu, tylko bluzkę. Za dużo materiału. Potnę ją. Uwielbiam tworzyć, to takie ciekawe. Nieźle, ale może być lepiej. O! Muszelki! Pasują do stylu syreny. Fuj, wodorostów nie chcę. Poprzyklejam je. Przyda się pistolet na klej. Świetnie! Wow! A to co? Jest genialny, prawda? Przymierzę go. Oby dobrze leżał. Ups! Zaraz wrócę. Wow, jest piękny. Czuję już wodę. A co z listą? Stanik gotów. Teraz moje ulubione. Makijaż. Muszę go poprawić. Mam pomysł. Nic szalonego, ale oryginalne. Tak jest. Zrobię sobie łuskę. Pomogą mi kabaretki. O, wyglądam jak królik. A powinnam jak ryba. Ojej, straszne. Dobra, chcę to jak najszybciej zdjąć. Zanurzę gąbkę. Zmieszam kolory. I nałożę cienie przez kabaretki. Wygląda jak łuska. O to chodziło. Mogę je zdjąć. Jakie ciasne. Co z makijażem? Kto tam? Cześć, to twój tajemniczy wielbiciel. O, to Leo. Wow, cześć Barbie. To dla ciebie. Wow, dziękuję. Możesz już czekaj. Iść. To słodkie, ale nie od Leo. Chcę kwiaty od ciebie. Ale to jest niezłe. Wykorzystam to do stylizacji. Tego mi brakowało. Nie mam brokatu. Diamenty są lepsze. Łe, przesadziłam. Oj, niezbyt ładnie. O, dobrze. Au, uważaj. Ten styl na pewno przyciągnie wzrok. Idę na plażę. Zaraz, wciąż mam blond włosy. Wiem. Ufarbuję je kwiatami. Wycisnę kolor przez sito. Czyż Barbie nie jest genialna? To takie proste, gotowe. Żegnajcie blond włosy. Od dziś będę ruda. Zacznę od głowy i rozprowadzę po włosach. To bardzo intensywna czerwień. Na pewno się nie zmyje. Gotowe. Świetnie mi poszło. Jestem gotowa zażyć morskiego jodu. W drogę. Jestem syrenią księżniczką. Leo nie uwierzy. Zadzwonię do niego. O, Barbie. Cześć. Hej. Wyglądasz olśniewająco. O, dzięki. Chodźmy na plażę. O, tak, jasne. No, cześć. Co tam, przystojniaku? Pora na przekąskę. Chcesz gryza? Jaka ładna, dziękuję. Wyśmienite. Krew? Co jest? Nie marnuj jedzenia. Pomogę ci. Co to miało być? Dzięki, do zobaczenia. Myślałem, że jest wampirem. A to po prostu księżniczka. Jest taka piękna. Lśni bardziej niż diament. A czego? Jak to możliwe? To nie jest normalne. Czas odświeżyć skórę. O, to spray z brokatem. To dziwne, może mi się przewidziało. Chcesz iść na... Co ona robi? Trzeba je naostrzyć.
Czy ja zwariowałem? O, no tyle. O, cześć, Finn. Już prawie. No, muszę się w końcu wyspać. No, to cześć. Ona. Cześć. Najpiękniejsza dziewczyna w szkole. Gdzie to zadanie domowe z matmy? O, tu jest. Muszę sprawdzić, czy wszystko... Motyla noga, przeciąłem się kartką. Źle to wygląda. Krew. Czuję krew. Daj mi posmakować. Wiedziałem, że jesteś wampirem. Mam tu coś na twoje bubu. Proszę. Co? Wracaj do zdrowia. Dzięki. O, wolne miejsce obok miłości mojego życia. Ginger? Widzę, że wcinasz obiadek. A próbowałeś tego? Dobre natrawienie. Co to ma być? Ginger? To żelek. Chcesz? Proszę. Smaczne. Truskawkowe. Próbuj. Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Jakie to dziwne. Co to? To sok pomidorowy. Widzisz? Chcesz spróbować? Pewnie, uwielbiam pomidory. Przepraszam, pójdę po mopę. Ginger, a gdzie ona zniknęła? Nie ma jej tu, nie ma jej pod stołem. Gdzie jesteś? Tutaj! Co jest? Znalazłam mop! Skąd się tu wzięła? Pomogę ci! Uwielbiam myć podłogę. Nie krępuj się. Hej, Ginger. O, cześć, Finn. Chcesz iść na randkę do parku? Do parku? W słońcu? Tak. No chyba, spoko. O, naprawdę? Widzimy się na miejscu. Nie mogę się doczekać. O nie, nie mogę przebywać na słońcu. Która godzina? Nieważne. Cześć, jestem. Wybacz, ale mam uczulenie na słońce. Muszę chronić skórę. Siadaj. No, im więcej, dzięki. Tym lepiej. Jeszcze trochę. O. Przyniosłem ci makaron. Wow! Uwielbiam makaron! Czekaj! Mam tu mój tajny składnik. To... Aha! Czy to... Czosnek? Pozwól, że posypię ci nim danie. Będzie ale... pyszne! Nie! Nie! Czosnkowy deszcz! Deszcz! O nie! Przestań! Nie lubisz czosnku? Ja go uwielbiam! Jest przepyszny! Pyszny ode mnie! Co jej się stało? Nie lubi czosnku? No i dobra. Przeprowadźmy śledztwo. Poznam prawdę. Dowód numer jeden. Ostre kły. Mocna poszlaka. I dowód numer dwa. Pije krew. To prowadzi do dowodu numer trzy. Czerwone oczy. I przyciąga ją krew. Boi się czosnku. Podsumowując... Jestem pewien, że jest wampirem. Ona jest wampirem? Nie, to głupia teoria. Praca detektywa jest taka męcząca. Finn! Chcesz buziaka? Czas na małe ukrycie! To tylko sen. Muszę poznać prawdę. Co ty ukrywasz, Ginger? Sprawdźmy, czy widać twoje odbicie. Wskazówki do roli w filmie Piątek 13. Niemożliwe. Nie widać jej w obiektywie. To znaczy, że jest wampirem? Tak, jestem. Boisz się? To super. Naprawdę? No pewnie. O, to świetnie. Ja też chcę być wampirem. O, jasne. Chodź. Pychotka. Troszkę łaskocza. Wow, mam własne kły. Zróbmy sobie selfie. Okej. Przecież nie wychodzimy na zdjęcie. Kolejna niania pokonana. Cześć, młody. Jestem twoją nową nianią. Co to jest? Mój ulubiony dżem. Chcesz trochę? Trzeba cię wyczyścić. Masz trochę na brodzie. Co się tutaj dzieje? Grzeczny chłopiec. Mam te roboty w kieszeni. Co? Co ty robisz, kopeś? Lepiej idź już do domu.
Robi się późno. Co ona? Ta praca jest moja. Kto to? To mi się nie przyda. O, dzień dobry. Co o tym myślę? O, to? To tylko przekąska. Chce pani gryza? Dzięki Bogu, to tylko pomidor. Zapraszam do środka. No to dobrze. Cześć. Nie chcę nowej niani. Dobranoc. Pamiętaj, żadnych gadżetów po 18. Papatki! Pa, mamo! Muszę zdobyć pierwsze miejsce! W porządku, już wystarczy. Ale jak śmiesz? Zachowuj się! Nie spodoba jej się to. Operacja pozbyć się niani. Nianiu! Co znowu? Tylko na tyle cię stać? Ja ci pokażę. O, ale mocny kolor. Narobię bałaganu. Justin! Justin, co ty wyprawiasz? O nie, nie zrobisz tego. Kiedy jesteś zamrożony, nie możesz nic zrobić. Daj mi to i potrzymaj to. Nadszedł czas, abyś nauczył się sprzątać. Ruszaj się. Ale z ciebie lamuska. Powodzenia w tłumaczeniu babie, skąd wziął się ten bałagan. Mam nadzieję, że możesz gotowy CV. Zobaczmy. Półki odkurzone. Wszystko dzięki tobie. Odwaliłeś kawał dobrej roboty. No? Jak to się stało? Ty? Dobry plan, ale wymaga poprawek. Jeszcze ci pokażę. Czas na kolację. Czas na moją ulubioną przekąskę. Więcej keczupu. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Co? O, dawaj to. Owsianka, otrułaś mnie. Nie, to zdrowe jedzonko. Nie ma mowy. Światło to moja słabość. Muszę się stąd wydostać. Dobrze, że mam więcej chipsów. Dawać kolejną miskę. Wszystko w porządku? O, masz więcej chipsów. Dzięki. Lubię z odrobiną keczupu. To nic, że leżą na podłodze. Wciąż smakuje wybornie. Jakie dobre. Moje chipsy. Nie. Masz trochę tego. Dobrzydliwość. Śpi spokojnie. Sam się utulę. A co to? To pies? To nie jest pies. Co się stało? Tam jest potwór! Co ty wygadujesz? Na pewno wszystko jest w porządku. Co się dzieje? Nianiu? Co? Szachmat! Hej, to nie było miłe. Hej, idź spać! Jesteś dziwna. Zdemaskuję ją. Tam jest... Nie zobaczy mnie tutaj. Uwiecznie każdy jej ruch. Na pewno w końcu popełni błąd. Co? Zabrało się za domowe obowiązki? Jakie to nudne. Jest tak spokojnie. Coś tu śmierdzi. Źle się do tego zabrałam. Cóż. Muszę to nagrać. Trzeba pozbyć się okruszków. Wszędzie te chipsiuchy Justina. No dobra, gotowe. Muszę się ukryć. Ona śpi tutaj? Okno będzie lśniąco czyste w mgnieniu oka. I ostatni punkcik. To będzie mój dowód. Gotowe. Auć, ej, dole mnie wkurzasz. Nadchodzi. Ta część jest gotowa. Nowy obraz? Trzeba go wyczyścić. Jest trochę zakurzony. O, przysięgam, że zrobiła to celowo. Teraz cię mam. Czekaj, co? Jak ona to zrobiła? Jest niewidzialna.
To nie ma sensu. Odkryję twoje sekrety. Zacznę od tego. Za wysoko. Teraz mogę zaczynać. Robi rzeczy, których normalni ludzie nie potrafią. Wie, jak zahipnotyzować, ale to nie wszystko. Potrafi też zatrzymać czas. To nie wygląda dla niej dobrze. Co jeszcze? Podniosła kanapę jedną ręką. Jej skóra jest lodowata. Jest też szybsza ode mnie w Mario Kart. I najbardziej obciążający dowód – niewidzialność. Już to gdzieś słyszałem. To nie ma sensu. Czas wydobyć moją tajną broń. Zeskanuję wszystkie moje dowody, a sztuczna inteligencja przeanalizuje dane. Niczego przede mną nie ukryjesz. To tylko kwestia czasu. Już, wszystko gotowe. Ta niania jest skończona. Komputer, kalibracja. To człowiek? Nie wierzę. Jeszcze raz. Ona jest wampirem? Teraz to ma sens. Co robić? Tak, czosnek to jej słabość. Mam pomysł. Śmierdzi. W ten sposób się jej pozbędę. Tylko muszę przeprowadzić małą metamorfozę. Zanurzę go w pomarańczowej farbie. Wygląda obleśnie, ale tak musi być. Nie będzie w stanie się temu oprzeć. Ostatnie szlify. Tadam! Czyż nie wyglądają wspaniale? Włożę je do koszyka z owocami mamy. Nawet nie widać różnicy. Nadchodzi. To był długi dzień. Nie wiedziałam, że mamy owoce. Poczęstuję się mandarynką. To czosnek? To musi boleć. No cóż, ja też się poczęstuję. Kto jest teraz szefem, nianiu? Nie mogę uwierzyć, że dała się dobrać. Nie zadzieraj ze mną, chłopcze. To czosnek? Chyba nie muszę gotować obiadu. Dość tego. Idę do parku. Ruszamy. Hej! Hej, rusz się. Nienawidzę słońca. Umiesz prowadzić samochód? Mam prawo jazdy. Sam je zrobiłem. Rozumiem. W takim razie przygotuję się. Dziś nikt nie umie jeździć. A zwłaszcza oni. Policja. Wszystko w porządku? Oczywiście, że tak. Uważajcie. Na ulicach grasuje niebezpieczny kierowca. Mam nadzieję, że go pan złapie. Je ne parle que français... Croissant... Dziękuję. Musimy już jechać. Porządku, zwykajcie. Jesteś w poważnych tarapatach. Mało brakowało. Au, to bolało. Siedź tutaj. Ja poprowadzę. Jeszcze ci pokażę. Twoja kariera kierowcy dobiega końca. Jesteśmy już prawie na miejscu. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Justin, puść mnie! Wiem, kim jesteś. I znam twoją słabość. Google twierdzi, że nienawidzisz srebra. Więc zdobyłem to specjalnie dla ciebie. Wow, błyszczy i działa. Jestem teraz potężniejszy od ciebie. Co my tu mamy? Muszę to mieć. Pobawmy się, nianiu. To nie jest zabawka dla dzieci. To moje rzeczy. O nie! Co to za czary? Postaw mnie. Hej, oddawaj. To moje. Znajdź sobie swoje rzeczy. Dziękuję, nianiu. O, jakie to słodkie. Hej, hej, a co ze mną? Hej. La, la, la. Co to krew? Tu jest jak na miejscu zbrodni. Justin? O, hej, mamo. Zdrówko. To sok pomidorowy. Nie. Prawda?
Co? Mamo, to sok wiśniowy. Co tu się stało? Tornado tędy przeszło? Moja miska z owocami! Co za bałagan! Zwalniam cię! Zamieniło się w nietoperza! Muszę znaleźć nową nianię przez aplikację! Nie! Nie!